Kowalskiego. Drodzy Państwo, nie będę przytaczał osobiście życiorysów pana Stefana Strykalskiego. Jednak z nieskrytą radością powiem wszystkim obecnym tutaj, że pan Stefan Strykalski jest mieszkańcem gminy Dopiewo od 1946 roku i od samego początku czynnie uczestniczy w życiu naszej społeczności lokalnej, propagując jedno z najważniejszych wartości, jakim jest szacunek i oddanie ojczyzny. Dziękujemy serdecznie za to, panie Stefanie. Wrócę jednak do odznaczenia, które nadał pan prezydent, ale to w terminie jakby późniejszym. Póki co proszę pana wicewójta o zajęcie głosu i podejście do tutaj mównicy. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu wójta naszej gminy, Adriana Napierały, jej gospodarza, raz jeszcze przywitam zgromadzonych gości i całą naszą społeczność samorządową. Witam Państwa serdecznie. Niestety inne obowiązki służbowe nie pozwoliły wójtowi uczestniczyć osobiście w tym jakże istotnym wydarzeniu. Wydarzeniu istotnym dla nas, ale przede wszystkim dla pana Stefana Strychalskiego. Dziś, szanowni Państwo, w miesiącu kwietniu, w miesiącu pamięci narodowej, odznaczony zostanie pan Stefan Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości. Pan Stefan, jak pan przewodniczący wspomniał, jest mieszkańcem naszej gminy. Jesteśmy z tego powodu niezmiernie dumni. Przyznanie panu Stefanowi Strychalskiemu przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tego wyróżnienia jest wyrazem uznania dla pańskiego, panie Stefanie, poświęcenia w czasie walk w oddziale partyzanckim Narodowych Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej. Jest ono także pewnego rodzaju dostrzeżeniem patriotycznej postawy, którą wykazywał pan w tamtych czasach i którą pan na co dzień wykazuje. Korzystając z okazji, chciałbym także podziękować panu posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panu Bartłomiejowi Wróblewskiemu, za zwrócenie się z prośbą do prezydenta o nadanie Krzyża Orderu Krzyża Niepodległości panu Strychalskiemu i za doprowadzenie tej procedury nadania do końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję również serdecznie, panie wójcie. Szanowni Państwo, już powiedziałem, dziękując panu wójtowi, bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Bartłomieja Wróblewskiego. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny panie Stefanie, panie przewodniczący, panie wójcie, panie i panowie radni, panie i panowie sołtysi, wszyscy dostojni państwo, czuję się zaszczycony, że mogę stanąć przed państwem. Jestem szczęśliwy, że mieszkaniec gminy, pan Stefan Strychalski, został przez pana prezydenta Andrzeja Dudę wyróżniony krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości. Jest to wyróżnienie dla pana, panie Stefanie, za to, że w czasie wojny był pan gotów z bronią w ręku stanąć w obronie najważniejszych dla nas Polaków wartości, ale także jest to wyróżnienie dla wszystkich tych osób pośrednio, które takiego momentu nie dożyły. Dla mnie jest to szczególny moment, dlatego że niezależnie od pana zasług wojennych, od kiedy pana poznałem, a nie było to bardzo dawno temu, wydał mi się pan osobą bardzo skromną, bardzo ciepłą, bardzo taką szczególnie sympatyczną.
Chciałbym podziękować w tym momencie panu Janowi Gawrońskiemu, zdobiewca, którego dzisiaj tutaj nie ma, który zwrócił mi uwagę na pana osobę, na pana zasługi, a także mojemu asystentowi społecznemu, panu Jakubowi Kortusowi, który także w tych staraniach i przygotowaniach do zwrócenia się do prezydenta Rzeczypospolitej miał swój udział. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Nowaczykowi za to, że zgodził się, aby wręczenie odznaczenia odbyło się tutaj w pana rodzinnych stronach, rodzinnych w sensie nie w miejscu, gdzie się pan urodził, ale w miejscu, z którym pan prawie całe życie jest związany, w obecności osób, które pana znają, są pana sąsiadami, znajomymi, przyjaciółmi, członkami rodziny. Cieszę się, że takie postawy jak pańskie nie zostały przez Rzeczypospolitą zapomniane i że dzisiaj nastąpi wręczenie odznaczenia. Bardzo serdecznie panu gratuluję i życzę także wszystkiego dobrego na dalsze lata życia. Pan Stefan Strychalski urodził się 17 sierpnia 22 roku w Kurzelowie, niedaleko Włoszczowej. Po ukończeniu szkoły powszechnej zajmował się rzemiosłem w Częstochowie, a następnie w rodzinnej miejscowości. Podczas wojny okupant skierował go do pracy do Kielc, a następnie Skarżyska Kamiennej. Uciekając przed jednostką złapanych, został pojmany i karnie skierowany do pracy w kolonii węgla, lecz w trakcie przejazdu do kopalni udało mu się spiec i ukryć w okolicznych lasach. W lecie 1944 roku wstąpił do oddziału partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych, którym dowodził porucznik Władysław Kołaciński, pseudonim Żbik. Złożył przysięgę przed dowódcą oddziału, przyjmując pseudonim Bruno. Do zadań partyzantów porucznika Żbika należało rozbijanie oddziału wroga. Oddział Żbika został włączony do Brygady Świętokrzyskiej, którego zadaniem było osłanianie brygady przed Armią Czerwoną na początku 1945 roku. Niestety Sowieci okrążyli Brygadę Świętokrzyską zimą 1945 roku, przez co oddział partyzancki został rozwiązany i rozbrojony. Już po paru dniach od rozbrojenia oddziału pan Strycharski został wezwany do Urzędu Bezpieczeństwa swojej rodzinnej miejscowości. Nie mógł opuszczać miejsca zamieszkania. Po pewnym czasie dostał wezwanie do wstawienia się WKR w Kielcach, skąd został kolejno skierowany do oddziału wojskowego w Warszawie. Z Warszawy został skierowany na krótki czas do Łowicza, a następnie do Poznania na Ławicę, gdzie zajmował się zadaniami przydzielonymi przez jednostkę wojsk radzieckich. W 1949 roku został przeniesiony do rezerwy, działając nadal w lokalnej społeczności jako oddany swojemu krajowi patriota. Od 1999 roku pełni funkcję prezesa koła kombatantów i osób represjonowanych w dopiero. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu za przytoczony życiorys. Szanowni państwo, przyszedł moment, który jest najważniejszy. Bardzo bym prosił o powstanie w tym momencie. Odczytam, drodzy państwo, postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 roku o nadaniu orderu. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, dziennik ustaw z dnia 2015 roku, pozycja 475 i 1266, na wniosek kapituły Orderu Krzyża Niepodległości odznaczony zostaje za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości państwa polskiego Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości pan Stefan Strychalski. W podpisie pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Dziękuję serdecznie. Proszę o pozostanie w pozycji stojącej pana
posła Bartłomieja Wróblewskiego. Proszę o przejście może tutaj w kierunku mównicy. I jednocześnie proszę o tutaj dostarczenie nam wyróżnienia, odznaczenia. A w tym momencie bardzo proszę pana Stefana Strychalskiego o podejście i wręczenie tegoż zaszczytnego wyróżnienia. Bardzo proszę, panie pośle. Jestem niezmiernie zaszczycony. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam panu krzyż Orderu Krzyża Niepodległości. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Sołtysi, Szanowni Goście przybyli na uroczystość. W imieniu odznaczonego Orderem Krzyża Niepodległości mojego dziadka Stefana Strychalskiego pragnę przekazać z tego miejsca serdeczne podziękowania dla nieobecnego dziś pana Jana Białgońskiego, który zainteresował się partyzancką przeszłością mojego dziadka oraz posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Bartłomieja Wróblewskiego, który dołożył wszelkich starań, aby tym odznaczeniem mojego dziadka Stefana Strychalskiego uhonorować. Serdeczne podziękowania składam również władzom gminy Dopielo, a w szczególności panu Adrianowi Napierale, zastępcy wójta panu Pawłowi Przepiórze, oraz panu przewodniczącemu Rady Gminy Dopiewo, panu Leszkowi Nowaczkowi, za godną oprawę uroczystości wręczenia odznaczenia mojemu dziadkowi. Dziękuję wszystkim tu obecnym za udział w tej uroczystości. Dziękuję. Szanowni Państwo, również z wielką radością proszę pana wicewójta gminy Dopiewo, pana Pawła Przepiórę, o osobiste już gratulacje do pana tutaj Strychalskiego. Uczynimy to, słyszę, wspólnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Bardzo miło. Ze szkołami przede wszystkim, z tymi młodymi uczniami.